Cześć wszystkim, witam Was ciepło w moim nowym filmie i dzisiaj będę testować kosmetyki firmy Bourjois. Firma znana, lubiana, dostępna w każdej drogerii i to jest też firma, która towarzyszy mi od początku mojej drogi makijażowej, więc tym bardziej miło mi powrócić do tych kosmetyków. Pojawiło się też sporo fajnych nowości, które Wam dzisiaj przedstawię i chciałam zrobić taki makijaż niby na co dzień, ale troszkę na specjalną okazję ze względu na kolor ust, na który nie mogłam się do końca zdecydować, dlatego na końcu Wam pokażę różne warianty kolorystyczne, a makijaż oka składa się dosłownie z błyszczących cieni i odrobiny różu i kreski, więc coś łatwego do odtworzenia i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam serdecznie do oglądania. I zaczynam od podkładu Healthy Mix, myślę znany Wam i lubiany przez wiele kobiet. Ja go używałam dość dawno temu i jeżeli nie śledzicie tam nowinek kosmetycznych, to jakiś czas temu, w sumie nie tak dawno, formuła nieco się zmieniła i no nie dotarły do mnie żadne słuchy, czy ta formuła bardziej Wam się podoba, czy mniej, więc oczywiście w komentarzach dajcie mi znać, co myślicie o tej nowej formule. Ja jeszcze tej nowej nie próbowałam i ja wybrałam odcień 53, bo jestem troszeczkę opalana. To jest jasny, ale przełamany takim ciemniejszym kolorem, więc powinien być tutaj dla mnie odpowiedni. Ok, nałożyłam jedną cienką warstwę i no, dobrze zapamiętam ten podkład. Ma fajne krycie, takie w sam raz, nie daje efektu maski i podoba mi się bardzo wykończenie, że to nie jest taki płaski mat, ani że po nałożeniu tego podkładu od razu szybko trzeba przypudrować, bo cera mocno się świeci. Nie, tutaj mamy taką ładną, świetlistą cerę, zdrową, więc dlatego tak lubią go osoby z suchą cerą, bo właśnie przywraca ten przyjemny dla oka blask cerze. I teraz korektor, również Healthy Mix, Anti Fatigue. Jego nigdy wcześniej nie używam, wybrałam odcień 51 Light. I to jest korektor, który ma ukryć zasinienia pod oczami i ma wygodną formę aplikatora. U mnie się bardzo fajnie sprawdza ten trik tutaj z rozświetleniem całej tej części. Nie każdy będzie tego potrzebował, ale u mnie jeszcze są zwykle zaczerwienione troszkę policzki. To ładnie wszystko chowa. I wklepuję. Korektor, widzę, ładnie, naturalnie rozświetlił okolice pod oczami. Nie jest to zbyt mocny efekt na co dzień w sam raz. I teraz puder sypki. Jakoś nigdy w szafie Bourjois nie rzucił mi się w oczy puder sypki, dlatego jestem go bardzo ciekawa. Nazywa się po prostu Loose Powder Airy Finish. Airy Finish przywodzi na myśl coś bardzo lekkiego, delikatnego. Zobaczymy, jak będzie się nakładał. Jak coś jest bardzo delikatne, to znaczy można tego nałożyć dużo. Więc spróbuję tak więcej nałożyć pod oczy, tak jak zwykle to robię. Dla mnie to jest najlepszy wyznacznik pudru. Jak pod oczami ładnie się zachowuje, to już u mnie wygrywa. Także wklepuję go gąbeczką. W opakowaniu wygląda, jakby miał kolor, jest taki lekko beżowy, ale nie zmienia koloru podkładu, nie przyciemnia go ani nie rozjaśnia zbytnio, jest po prostu transparentny, co mi się też podoba, bo nieraz jest taki zgrzyt, że puder nagle przyciemnia podkład i to nie jest wcale fajne, szczególnie jak się nakłada go pod oczy i czuję, że jest taki bardzo, bardzo aksamitny pod palcami. Na razie mi się podoba i idziemy dalej. Zbliżenie i teraz możecie dokładnie zobaczyć, jak wygląda ten puder pod oczami. Skóra jest bardzo jednolita, nie podkreślił puder zmarszczek pod oczami, nie wysuszył skóry pod oczami, co jest dla mnie bardzo ważne i również korektor się nie zebrał, więc puder z korektorem bardzo ładnie sobie radzą pod oczy. I teraz brwi. Mam tutaj kredki do brwi, Brow Duo Sculpt w dwóch odcieniach. To są takie podwójne kredki do brwi. Z jednej strony mamy kolor do podkreślenia brwi, z drugiej strony mamy taki rozświetlającą formułę do nałożenia np. pod łuk brwiowy.
I najpierw użyję pierwszego koloru, jest to 21 blond i co ciekawe, ta kredka jest dość ostro zatemperowana, wygląda jak taka duża wersja zwykłej kredki szkolnej. Jeszcze ich nie próbowałam wcześniej. Tutaj pierwszy raz maluję z tą jaśniejszą brwi od wewnątrz. I teraz ta ciemniejsza w odcieniu brown numer 23. Na końcówkę brwi. Jak wygląda brew pomalowana tymi kredkami. I teraz odrobinkę podkładu na taki płaski pędzelek i jak zawsze wyrównam linię ładnie. I przeczeszę brwi, utrwalę też ten kształt i rozdzielę pojedyncze włoski żelem do brwi Brow Design w numerze 03. Jakby jednak ktoś wolał taką pudrowo-woskową opcję do malowania brwi, to użyłam też takie paletki, po prostu nazywa się Brow Palette. I mamy tutaj rozświetlający taki produkt w kremie, który sprawdzałam i nie jest za tłusty, taki wazylinkowaty, właśnie nie, ani nie jest za suchy, tylko jest taki w sam raz fajny. A tutaj mam puder, czyli cień do brwi, a tutaj wosk barwiony, więc w takiej formie też możecie tutaj brwi sobie pokrywać. Wiem, że mi wypadł aplikator. I makijaż oczu. Postaram się, żeby był łatwy, szybki, ale na pewno będzie w moim stylu. I użyję najpierw bazy Eye Primer. To jest baza przedłużająca trwałość cieni. Mam taki aplikator i kolor lekko beżowy. To nałożę na całą powierzchnię powieki i rozetrę. I czuję, jak pod palcem już zasycha ta baza. I robi się taka lekko klejąca. No tak właśnie baza powinna się zachowywać. Ona ma tworzyć taką barierę między powieką naszą, która w ciągu dnia zaczyna na przykład być tłusta i wtedy to powoduje zbieranie się cieni. I również ma drugie zastosowanie, że do niej przyklejają się cienie i mają mocniejszą intensywność. I tutaj mam taką piękną paletkę, Palette Le Nudes, o ile tak się to czyta. I to jest bardzo ładna paletka, która ma fajne lusterko takie ubracane na, widzicie, na wszystkie strony, więc jak Wam wygodnie, sobie możecie ustawiać to lusterko. I mamy tutaj 8, tak? 8 cieni, które na pierwszy rzut oka wydają się takie mdłe. Spodziewamy się, przynajmniej ja się spodziewałam, że będą mało napigmentowane, takie po prostu dla osób nie lubiących za bardzo szaleć z makijażem, coś, żeby na przykład na powiece delikatnie się mieniło. A jakie było moje zaskoczenie, jak zaczęłam swatchować te cienie? Mają bardzo piękną formułę. Czuć, że są takie troszkę inne pod palcami. Jak będziecie kiedyś przy stoisku burżuła, to sobie swatchnijcie i zobaczycie, jakie są piękne, takie metaliczne, mocno napigmentowane. Naprawdę bardzo ładna paletka. I ja mam ochotę na użycie tego tutaj miedzianego, jakby lekko miedzianego. Jest taki bardziej beż wpadający w miedź. Jasny, rozświetlający, metaliczny cień. I nałożę go palcem. I spójrzcie, jak on daje piękne, metaliczne, rozświetlające wykończenie. Ładnie przykleja się do powieki. I to nie jest rodzaj cienia, który będzie się osypywał. One naprawdę są takie specyficzne. Musiałybyście je pomacać, żeby wiedzieć, o czym mówię. One przyklejają się tam, gdzie chcemy, żeby się przyklejały. I absolutnie nie ma mowy o osypywaniu się. Jedna cieniutka warstwa tego cienia i powieka jest naprawdę pięknie rozświetlona. Bardzo mi się podoba ten efekt. Teraz coś ciemniejszego do zaznaczenia załamania i pomyślałam, że pokażę Wam róż, którego będę używać na policzki, bo taki właśnie sobie wybrałam. Tradycyjny róż burżuła, myślę, że znacie i no, on już jest na rynku od bardzo dawna i ja go pamiętam od bardzo, bardzo dawna. Opakowanie i zapach nawet są te same. Ja wybrałam w odcieniu 03 Copper Brown i to jest taki rozświetlający róż, bardzo fajny, i pokażę Wam, jak go można zastosować na powiekach, jak on fajnie wygląda. Troszeczkę na pędzelek i ładuję go w załamanie. Niewiele, tak żeby tylko coś ciemniejszego się tutaj pojawiło. No jest zdecydowanie ciemniejsze niż
mój ten rozświetlający cień, dlatego go ładnie widać. I jest na tyle lekkie, że nie musimy się bać, że wyjdzie nam za mocne zaznaczenie załamania. I jak nakładam to takim ruchem i puszystym pędzlem, to też zawsze ten efekt jest delikatniejszy. I proszę bardzo, różem też można zaznaczać załamanie. Mi się bardzo podoba ten efekt. Jest delikatny, ale wyrazisty. Użyję go też na dolną powiekę, żeby już tutaj kontynuować to cieniowanie i powiększyć obszar oka. I rozcieram to wszystko czystym pędzelkiem. Namaluję też kreskę. Ostatnio wróciłam do malowania długich, wyciągniętych kresek. Przez parę miesięcy miałam taki okres, kiedy nie wyciągałam kreski. Teraz znowu zaczęłam to robić. Użyję eyelinera filcowego Slim Ultra Black. Próbowałam wygooglać, jak się czyta tą nazwę po francusku, ale poległam, nie potrafię tego wymówić, nie mam akcentu francuskiego, więc po prostu to jest ta wersja Slim z filcem, filcową końcówką, która jest bardzo, bardzo cieniutka i tak malując sobie na przykład po ręce, to widzę, jak przyjemnie się tym maluje. Zobaczcie, jakie cieniusieńkie kreseczki można tym robić. Jeszcze nie malowałam nim kreski na oku. Także spróbuję. Ja lubię, jak jest długi taki długi aplikator, jakby końcówka, bo wtedy maluję w ten sposób, że mogę położyć ten aplikator na powiece i wtedy maluję samo podczas przyłożenia. Powiedzieć, że naprawdę wygodnie maluje się tym linerem. Jest mega, mega czarny, bardzo czarny. To jest istotne, nawet jak malujemy tylko właśnie wzdłuż linii rzęs, żeby zagęścić optycznie troszkę nasze naturalne rzęsy. W przypadku wyciągniętej kreski to też jest istotne, że nagle właśnie ta końcówka kreski nie była taka wyblakła, bo czasami tak się zdarza. Kreski gotowe i tutaj w paletce Smoky Stories, taka czwórka cieni, ja mam tutaj w odcieniu Upside Brown, na środku znajduje się przepiękny, błyszczący cień, który ma w sobie mnóstwo drobinek i od razu przyciągnął moją uwagę. I ten błyszczący cień jest we wszystkich tych właśnie paletkach do rozświetlenia i nałożę go na mokro w kącikach. I to będzie moja kropka nad i. Uwielbiam tutaj, jak jest fajny błysk. Jak szukacie jeszcze takiego cienia, takiego na co dzień z drobinkami, to ten przykuł moją uwagę. Bardzo ładny cień połyskujący, takie lekkie złoto ze srebrno-złotymi drobinkami. I to jest pojedynczy cień w kolorze Extraordinary numer 12. I spójrzcie, jaki on jest piękny. Widzicie, ile ma drobinek, a ma taką leciutką, fajną formułę, że te drobinki nie opadają, nie spadają. Śliczny jest. Odkręcę sobie rzęsy zalotką. I rzęsy wytuszuję tuszem Volume Reveal, Adjustable Volume. Opakowanie zawiera lusterko powiększające trzykrotnie, żeby zabrać do torebki ten tusz i można wzmacniać efekty, aplikować w ciągu dnia ten tusz i ma ponoć nie tworzyć takich zbitych rzęs posklejanych. Szczoteczka tak wygląda, więc można reaplikować tą maskarę. Zobaczę, jak ona wygląda u mnie. Widzę, że daje bardzo taki delikatny efekt, nie skleja i pokrywa każdą rzęskę takim cienką warstwą tuszu. Zapewne dlatego można ją aplikować ponownie, bo nie nakłada się tego za dużo. I opcjonalnie możecie też dokleić kępki, rzęsy. Ja rzęsy uwielbiam, dlatego też tutaj sobie dokleiłam delikatne rzęsy i pokryłam je też tym samym tuszem. Ja się wolę w takiej wersji i to idealnie dopełnia też mój makijaż dzienny. I teraz będę modelować twarz, pokrywać bronzerem. Mam tutaj takie duo, które nazywa się Contouring Illusion. Jest tutaj bronzer i bardzo delikatny taki rozświetlacz.
Dlatego przybrązowię sobie troszkę twarz im najpierw, częścią brązującą. Spróbuję tej części też jasnej, rozświetlającej, żeby rozjaśnić troszkę najwyższe punkty na twarzy. I to na pewno nie jest rozświetlacz, który daje efekt tafli. On bardzo ładnie, delikatnie rozjaśnia i odbija światło. Mam nadzieję, że to widzicie tak bardzo subtelnie, delikatnie. I tak jak wcześniej wspomniałam, przy makijażu oczu sięgam znowu po ten piękny róż, który również nałożę na policzki. On pojawił się też w załamaniu, więc tutaj będzie fajnie wszystko ze sobą grało. I róż nakładam na środek policzka i ciągnę delikatnie do góry. A ten rozświetlacz, widzę, się trzyma, nie ściera się. Nawet jak manewruję tu innym pędzlem. Na kolor ust nie mogę się zdecydować. Wybrałam kilka bardzo ładnych odcieni, które będą fajnie pasować do tego makijażu. I pomyślałam, że po prostu wszystkie Wam je pokażę. Będę nakładać, ścierać, żebyście widziały, jak taki makijaż oczu właśnie prezentuje się z różnymi kolorami. No i również, jakie fajne kolory mamy tutaj w ofercie Bourjois. Ten jest niesamowity, bo on wygląda identycznie jak mój kolor ust naturalny, jego już raz próbowałam. I to jest znana i lubiana pomadka matowa Rouge Edition Velvet, której formuła zawojowała rynek i ciężko było podrobić tą formułę. Każdy zawsze wracał do tej, bo to była matowa, to jest matowa pomadka, która nie wysusza ust, ma taką konsystencję trochę musu. Jest naprawdę niesamowita. Rouge Edition Velvet i ten odcień właśnie, 17 Cool Brown. Naprawdę, mówię Wam, jak odcień moich ust. Piękny, naturalny, wpadający w ciepłe tony różo-beż. Bardzo naturalny, zobaczcie zresztą. No nie? Bardzo podobny do koloru moich ust. Daje im tylko taki jednolity kolor. Więc tak wygląda ten makijaż z tą właśnie pomadką. Tak fajnie, naturalnie, dziewczęco i świeżo. Tak wygląda w wersji matowej, ale pomyślałam, że jeszcze nałożę błyszczyk, bo chcę zobaczyć, jak wygląda w błysku. Na co dzień ostatnio jakoś bardziej, w ogóle w lecie, lubię błyszczące usta. I mam tutaj błyszczyk efekt 3D, taki bardzo nabłyszczający błyszczyk, przezroczysty. Lubię te błyszczyki z Bourjois, bo one mają pędzelek. Więc fajnie się maluje takim pędzelkiem. No, przepięknie to wygląda. Dosłownie efekt mokrych ust i wodnej tafli. Także tak wygląda. Z błyskiem. Pierwsza wersja bardzo mi się podobała, ale teraz przejdę do kolejnej wersji kolorystycznej. I tutaj mam inny produkt, Rouge Lac w odcieniu 04 Self Peach. I to jest lakier do ust, który daje mocny kolor, błyszczące wykończenie i lakiery mają to do siebie, że one są bardzo napigmentowane i właśnie wybrałam sobie odcień pomarańczowy, bo lubię pomarańczowe usta i byłam ciekawa, jak taki kolor ust będzie pasował do tegoż makijażu oczu. I czuję, że ten lakier na ustach zasycha, ale dalej mam powierzchnię taką błyszczącą, błyszczące wykończenie. I kolor mi się też bardzo podoba. Wyszedł taki bardzo szykowny, elegancki, trochę nawet francuski styl makijażu mi tutaj. I zobaczę po starciu, jak ten kolor pod spodem wygląda, czy faktycznie tak jak myślę, że ten kolor zabarwia usta. O, miałam rację, widzicie? Zdjęłam całą tą warstwę. Nic już tutaj nie mam, a usta są zabarwione na pomarańczowo. Więc teraz muszę to mocniej pocierać, żeby przejść do następnego koloru. Kolor się wgryzł i nie chce puścić. Troszkę przypudruję. I następny odcień. Dwa przepiękne kolory, również Rouge Edition Velvet.
nie wiem, który najpierw nałożyć, żeby już zostać w tym ostatnim. Ten sobie zostawię, a tego użyję teraz. Numer 6 Ping Pong. I to jest taki różofiolet, o, taki no fuksjowy kolor. Jak ja lubię tą formułę. To jest jak nakładanie takiego właśnie musu na usta. I tak wygląda ten kolor na ustach. No jest naprawdę pięknie i również fajnie się komponuje z tym makijażem oczu, ale ja najbardziej takie właśnie różowe usta lubię w zestawieniu z niebieskim, ale nie na oku, tylko w ubraniu. Przyniosłam swoją kurtkę właśnie jeansową, żeby Wam pokazać, jak fajnie się komponuje jeans z takim właśnie ostrym, fuksjowym kolorem. Fajnie, nie? Ten kolor też coś nie bardzo chciał upuszczać moje usta. No, ale ten ostatni, w którym chcę zostać, również ma mocny kolor, więc te tutaj zafarbione usta nie będą przebijać. I jest to również róż Edition Velvet w odcieniu 13 Fanksia. I to jest, jakby to nazwać, ciepły kolor, neonowo-różowo-broskwiniowy, bardzo, bardzo rażący wręcz. Jak lubicie mocne, takie ostre kolory na ustach, to będzie na pewno piękny wybór. No i sam odcień, dość niespotykany. Właśnie w tej formule będzie fajnym uzupełnieniem na lato. No spójrzcie, jaki on jest piękny. Coś pomiędzy koralowym a malinowym. Bardzo niespotykany kolor i bardzo też twarzowy. Myślę, i pasuje też do tego makijażu oczu i ogólnie do mnie, dlatego sobie już w nim zostanę na resztę dnia. I makijaż jest gotowy, wierzcie lub nie. Ten makijaż powstawał w wielu częściach, bo co chwilę robiłam jakąś przerwę, więc on nie jest taki, wiecie, max godzinny, tylko on ma jakieś 5 godzin, bo w przerwach robię różne rzeczy i to jest też trochę taki test trwałości. I przysięgam, nie świecę się nic na twarzy. Ten puder i podkład świetnie razem działają. Bardzo miłe jest uczucie na twarzy. Nie czuję tej ilości kosmetyków, jakie mam, więc wszystko bardzo przyjemnie mi się nosi, ale to, że się nie świeci, to jest coś wspaniałego jak dla mnie, bo to najbardziej wpływa na jakość, trwałość, wygląd mojego makijażu w przypadku mojej cery mieszanej, gdzie ja się dość szybko świecę na środku twarzy, bo już po 3-4 godzinach to już ten błysk widać. A tutaj po 5 godzinach błysku nie ma i jeszcze w lampach to by było szczególnie uwydatnione, a ja przysięgam, nic nie pudrowałam dodatkowo twarzy, odkąd nakładam podkład i korektor i puder, więc to jest coś wspaniałego, więc na pewno częściej będę sięgać po tą kombinację i mam nadzieję, że przypadło Wam coś do gustu, wpadło Wam w oko coś ciekawego i że podzielicie się ze mną opiniami na temat tych produktów, jak i tego makijażu. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam. Pa!